Więc sukces reprezentacji filipińskiej, która też akcja Michał Sokołowski od razu zagrał efektywnie. Tak, no przede wszystkim ustawienie przy wznowieniu gry jest niezmiernie ważne. W doskonałym miejscu pojawił się Michał Sokołowski. No i właśnie Soto przeciwko Balcerowskiemu. Słyszymy reakcję. Najwięcej ma tego doświadczenia poza granicami Filipin. Jest ten Brownlee, który grywał nawet w solidnych europejskich klubach. Teraz Sochan nad koszem, ale zatrzymane tam. Brownlee taki trochę samograj, potrafi grać z obwodu, także grać pod koszem, dwumetrowy zawodnik na pozycję 3-4. To ten zawodnik z numerem 40, teraz nie trafia. Zbiera Mateusz. Raczej tam mają naprawdę ogromną popularność, spokojne życie i zarobki. Ci zawodnicy funkcjonują w lidze filipińskiej właśnie, ale też kilku z nich to są Amerykanie z filipińskimi korzeniami, którzy urodzili się w Stanach Zjednoczonych. Balcerowski nie trafia, walczy Sochan i będzie sytuacja rzutu. Wczoraj, że potrzebuje ten zawodnik jeszcze kilku akcji, aby podnieść swoje wysokiemu Filipińczykowi. Na razie jednak bez punktu. 76 Newsom, to też zawodnik, matka Filipinka, który gra, urodził się w Stanach Zjednoczonych, teraz fauluje Balce w Ameryce, z barwach Orlando Magic, grał w lidze australijskiej, grał także w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych. Sochan za 3 punkty, nie, bije się tam Balcerowski, ale piłka jest dla zespołu z Filipin. I Soto także za 3, nie. Teraz Sochan i Polski. Zespołowe granie Polaków, Pluta za 3 jednak nie trafi. Tak, szukanie kolejnego spotkaniu. Rewelacyjna wręcz skuteczność w rzutach 3-punktowych. Drugi metrach, ale teraz takiego nie ma. Jest Aleksander Dziewa, który tam pod koszem walczy z Soto. Dwa razy nie trafił teraz Filipińczyk. I z pół dystansu skutecznie. Niesamowity, egzotyczny trochę, niecodzienny doping fanów z Filipin. Bo tutaj piski są właściwie przez cały czas, kiedy piłka jest w rękach zawodników w niebieskich strojach. Sokołowski, Sochan z pół dystansu trafia. Pierwsze punkty, dwie zbiórki Jeremiego Sochana. Przez 18 minut na boisku. A strata, Sokołowski do Sochana, ale podanie nie było celne. Jeszcze jedno i jeszcze jedna zbiórka. No, na razie przekombinowani te akcje. Absolutnie w taki sposób się nie bawić, tylko narzucić tutaj, starać się narzucić swoje tempo i wysoką skuteczność. Czapeta Giar, też dobrze wyszkolony zawodnik, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie grał razem z AJ Slotterem. Tak, takie spokojne ruchy, wyważone, ale bardzo skuteczni na razie goście. Ponitka pominął to podanie tutaj pierwsze. Pluta, Sokołowski, 100% skuteczności. Pełnie niepilnowane i trafia Dwight Ramos. Ramos Amerykanin, urodzony w Kalifornii. Mama, tata Filipińczyk, mama Rosjanka, też takie korzenie. Przyjechał do Filipin też już grać w koszykówkę po tym, jak nie zrobił kariery w koledżu. Poniłem. Teraz podanie nad kosz, ale świetnie Igor Milicic, junior. Pluta na wolnym pozycji, trafia za 3 punkty. Środę i czwartek, a potem jeżeli zajmiemy pierwsze lub drugie miejsce w grupie, sobotni półfinał i gola i Diba. Pluta z zasłoną Dziewa, ale nie trafia. Nowy zawodnik Legii Warszawa, fauluje Michalak. No to znowu miało być podanie pod kosz bezpośrednie, ale Jordan Clarkson w reprezentacji Filipin to był głównym kandydatem, żeby grać także na Mistrzostwach Świata przed rokiem. Luta ponownie za 3 punkty. Niecelnie, ale i oklaski od Igora Milicicza. Jest pod koszem Fajardo, dobra pomoc Milicicza i Przek. Na tej pomocy Galak za 3 niecelnie. Tak, wczoraj się grało dużo łatwiej, prawda, z tymi trójkami, które wpadały raz za razem. Dzisiaj, jeśli sytuacja, a już można powiedzieć, jest trochę inna, należy będzie znaleźć. Nie ma obowiązku grania pełną dwunastką, zwłaszcza że turniej dość krótki. Widziałeś,
tutaj po podjęcia oczywiście będą odpowiednie decyzje, uzależniając od tego, jak w jakim liście ta rotacja została skrócona. Akcja, którą lubią Polacy, czyli Ponitka rozdający karty spod kosza, ale nie trafia Igor Milicic. Dużo rzutów za trzy punkty oddaje dzisiaj Polska. Pod koszem tymczasem Soto po raz kolejny. Punktów przewagi dla gości z Filipin. I jeszcze strata Ponitki. I kolejne punkty. Jest ten najwyższy Soto. I Ponitka raz jeszcze tyłem do kosza z Newsomem. Tak jest, fauluje Filipińczyk, tak jest. W Hongkongu tata Nigeryjczyk, mama Filipinka. Bardzo dużo potencjału do różnych ciekawych zagrań w obronie. Jest Perez obcinany od gry, tam pod koszem jest i Fajardo i Soto, więc rzut z dystansu, ale niecelny. Z łatwością minął, ale widzimy, jak chce tutaj podawać Sochan, jaki blok teraz Soto na Miliciczu. I jeszcze piłka trafia do Fajardo i ten zdobywa punkt. Pomocy czeka tutaj na pomoc Ponitka przy ewentualnym zagraniu tyłem do kosza, ale to świetnie Filipińczycy zagrali. Fajardo. Ponitkę robią sobie miejsce na własną akcję. Ale trzeba powiedzieć, że świetnie gra Soto po raz kolejny. Bardzo. Igor Milicic. Andrzej Mazurczak, a tutaj ta czapa, którą Soto założył Milicicowi. Piłka i Andrzej Mazurczak na parkiecie. Sokołowski nie trafia tym razem. I znowu atak pozycyjny, dwóch graczy, czy nawet trzech czasami ustawionych do gry tyłem do kosza. Brownlee przeciwko Soczanowi. Jest ciekawe podwojenie i blok. I już akcja się skończyła, za dużo. Mazurczak naciskany tutaj przez Pereza. I ta akcja w miejscu, to są ostatnie sekundy kwarty. I faul tej pierwszej kwarty, bardzo udanej dla Filipin. Ostatni rzut jest znaczącą fizyczności nad zawodnikami ze swojej pozycji, ale tego na razie nie był w stanie wykorzystać. Perez indywidualnie za trzy niecelnie walczy tam Fajardo pod koszem i wywalczył piłkę dla swojego zespołu. Niecelny Brownlee'ego. Jeszcze raz Sochan, Dziewa za trzy punkty, tak jest. Troszkę sprzyjaśna trójka, potrzebowaliśmy tych punktów. Nacisk Dziewy się opłacał, Mazurczak walczy o piłkę, Fajardo leży na nim i znowu mamy sytuację. Oj, i będzie kolejna strata. Nie porozumiem. Jest Mazurczak z Sokołowskim. Jeszcze jedna akcja dla Sochana. Ten bliżej kosza i tym razem jest skuteczny. Tak, są te akcje w jego stylu i właśnie pytanie, kiedy znajdzie tę równowagę między oddawaniem piłki a graniem w obronie i w ataku dla siebie. Teraz ograł 32, jeszcze wchodzi na boisko Brownlee. Trafia. Jeszcze raz akcja dla Sochana, jeszcze raz jego wejście pod kosz, ale to podanie przechwycone przez Fajardo. Jeszcze raz pomaga tutaj Żołnierewicz. Widzimy, twarda obrona Polaków i strata Filipin powodują, że rywal jest zakłopotany. Tak, i teraz również Przemek Żołnierewicz w takiej właśnie roli. Dziewa jeszcze raz pod koszem jest Sochan, ale do niej... Do niego piłka na razie nie trafiła. O! I wreszcie pokazał dwa sezony w NBA. Nie bez powodu. Tutaj trzeba znaleźć do niego odpowiedni klucz, odpowiednie miejsce. I odpowiednie granie. Teraz uciekł Ramos, ale Żołnierewicz.
do Sochana. I ten jeszcze raz skuteczny. Mamy grać z kontry. Opóźnienie akcji wyższą defensywą. Wraca na parkiet kapitan reprezentacji Polski, Mateusz Ponitka. Fajardo odgrywa piłkę. Brownlee, jeszcze jedno podanie. Teraz nie może łapać piłki Filipińczyk. Mądrze to zrobił. Jeszcze raz Brownlee trafia za 3 punkty. Ponitka nad kosz, ale ta piłka do Sochana nie dotarła. No tak jakby znali te akcje, te wrzutki, te loby nad kosz nasi rywale, bo już po raz drugi wybronili taką sytuację. Sochana. Jeszcze raz Brownlee spojrzał na zegar. Świetnie zespołowo poustawiani Filipińczycy, ale nie trafia. Ramos zebrał, Fajardo nieskutecznie. Tak, Soto wrócił na boisko, więc teraz dwóch znowu centrów w zespole Filipin obok siebie. I my też mamy wysoki skład. Jeszcze raz Soto, ale tym razem zabrali piłkę Polacy. Mazurczak z Balcerowskim. Przytrzymywany tutaj był. Wysokim zawodnikiem będzie być może szansa właśnie dzięki temu dla Balcerowskiego. Sport.pl, że to jest rekord kariery Mateusza także, jeżeli chodzi o każde rozgrywki w lidze, w reprezentacji, w pucharach. Nigdy nie zdobył w seniorskich rozgrywkach 29 punktów. Tymczasem Brownlee skuteczny. Rewelacyjnie. Nitka naciskany bardzo dobrze przez Dwighta Ramosa. Sam za 3 punkty, nie, za 2 tym razem. Wiemy, że w Partizanie na pewno nie zostaje. Czasem Perez na zewnątrz do Tamayo. Soto znowu odgrywa świetnie tę piłkę i trafia z podkosza Tamayo. Dającym także. Oczywiście nie każdy wysoki zawodnik to potrafi, nie każdy ma taki potencjał, ale tutaj w tym przypadku rzeczywiście nowym do Walencji. Teraz Ponitka, świetna zasłona od Balcerowskiego i kolejne przewinienie. Dobra zasłona kolejna Balcerowskiego, ale próbę tutaj dogrania nieudane do niego. Jeszcze raz Brownlee, tym razem Nizio przeciwko niemu. Fauluje Jakub Nizio. A teraz świetnie. Ponitka zabrał piłkę z kozła rywalowi. Nie boi się tych rzutów za trzy. Czuje się niebywale mocny. No i mamy remis. Dogoniliśmy. Dopadliśmy tych Filipińczyków, oby już na stałe. Jeszcze raz Brownlee, teraz przeciwko Mazurczakowi. Mało czasu na dokończenie tej akcji. Był za linią. Zasłona w plecy i znowu Ponitka pod koszem, grający tutaj tyłem do obręczy. Balcerowski za trzy, nie. O, dla mnie osobiście to powinna być ostatnia opcja w ataku naszej kadry. Chociaż wiemy doskonale, że Olek Balcerowski potrafi do kosza trafić z daleka. Tak jest, już oj, trafiał. Teraz będzie faul w ataku Soto. Naszym zespole Michalak za Ponitkę. Podanie bez patrzenia. Zaskoczony trochę Balcerowski. Nizio zablokowany, ale wcześniej faul. Rewelacyjne podanie. Znowu Soto pod koszem. Dobre podwojenie, zgubił piłkę teraz najwyższy zawodnik tego meczu, Milicic nad koszem, nie, ale jest Balcerowski. Dobry rezultat. Tak, 2-8 myślę w tej chwili już Milicic, a może nawet trochę wyższy. 2-18 Balcerowski, ale rewanż także ze strony Filipińczyków, świetnie. Mazurczak, teraz on do końca, no i wreszcie punktuje tak. Perez
Nie dał się ograć Mazurczak w prawą stronę, ale za trzy trafia Dwight Ramos. Ostatnia minuta, drugiej kwarty. Milicic pod koszem, faulowany przez Browniego. Od dawna jest już poza granicami Polski. Na pewno będzie z uwagą spoglądały na niego kluby NBA za rok. Ostatnie sekundy, Polska ma trzy punkty przewagi. I jeden faul do wykorzystania. Słowa, Soto, ruch.